Cześć, tu Ernest. W tym filmiku zapoznamy się z przeciekami na temat wydarzenia lata tego roku, mini-eventu na wyspie, współpracy z LEGO i nie tylko. Na wstępie chciałbym wam jeszcze bardzo podziękować za wsparcie z kodem Ernest, a oto kilku z moich wspierających. Ostatnio wyszło mnóstwo bardzo dobrych skinów. Tutaj też wielkie podziękowania dla Epic Games, ponieważ podarował mi nowy pakiet startowy, skin Nike oraz Ciri i Yennefer. Nad brzegiem, na zachód od obłupanej odkrywki, znajdziemy teraz forcik ze sprzętem wojskowym, workami z piaskiem i samą bojową rybą. Pamiętacie koralowe ludki z rozdziału drugiego? My, gracze, mieliśmy szansę wtedy być świadkami, jak grupka bezkształtnych glutków przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju cywilizacji, aż po kląskę z rąk glutków terminatorów z przyszłości, które odkryły technologię podróży w czasie. Co ciekawe, z opisu bojowej ryby wyczytamy, że ludki zniknęły, co już w sumie wiemy, oraz że nie cofnie się przed niczym, by je odnaleźć. Przy południowym brzegu wyspy napotkamy nową postać, Brine. To najbardziej uwielbiana władczyni oceanu, która pokona każdą falę, by ratować skorupiaki i bezkręgowce wszelkich kształtów. Okej, dalej. Na północnym, zamarzniętym brzegu wyspy spacerują Poryw i Turk. Ten pierwszy gotów jest narobić problemów mieszkańcom morza. Słuchaj no, synek, bagiaki pierwsze. A ten drugi ma, cytuję, koralowy pomysł, jak odzyskać wypłacalność. Słuchajcie, szykuje się wątek popularny, gdzie ta dwójka towarzyszów oceanu zmierzy się przeciwko tej dwójce spryciarzy w walce o los koralowych ludków. W wyzwaniach migawek za zadanie będziemy mieli pomóc je uratować. W nagrodę otrzymamy graffiti komandosa koralowców. Dalej, zróbmy postój na wycieki. W najbliższy wtorek będzie jeszcze jedna duża aktualizacja. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że po tej aktualizacji 4 lipca ruszy event pod tytułem Letnia Ucieczka, a dwa dni później w karnecie zostaną odblokowane zadania na Miałośnieka Mrajskiego. Event ten będzie trwał do 25 lipca. Mieszkańcy wyspy przygotują ją na to wydarzenie. I na przykład w dżungli pojawił się murale Bananka i Miałśniaka. Oprócz tego na pole walki trafią nowe bronie. Rewolwer? I karabin z nabojami wybuchowymi. Obie te bronie mieliśmy okazję zobaczyć na zwiastunie sezonu. Do tego jest szansa, że powrócą kłady. Z wycieków wynika, że deski do surfowania również mają wrócić. Nie może też zabraknąć skinów. Z wycieków wiemy już o kilku z nich. Erisa, Lexa i przytulna paszcza wejdą do sklepu w nowych wersjach. Ich wygląd znamy przedwcześnie z konceptów od twórców gry. Agent Chaosu również otrzyma letnią wersję, ale jeszcze jej nie znamy. To na pewno nie wszystko, ale więcej informacji poznamy w przyszłym tygodniu. Dalej, 23 czerwca miał miejsce ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu Kreatywności Cannes Lions, na którym to Adam Sussman, prezydent Epic Games, i Julia Golden, oficer marketingu LEGO, przedstawili projekt o nazwie Digital Twin, czyli cyfrowy bliźniak. Dzięki temu oprogramowaniu można z łatwością przenieść swoje kreacje z klocków LEGO do Unreal Engine, używając zwykłych zdjęć. Unreal Engine to oczywiście silnik, na którym działa Fortnite, więc oprócz tego, że w trybie kreatywnym zostaną dodane galerie z klockami LEGO, to jeszcze będziemy mogli zeskanować nasze przedmioty z rzeczywistości i przenieść je do świata gry. Macie jakąś budowlę z LEGO, którą chcielibyście przenieść na swoją mapę? Podczas tej prezentacji dowiedzieliśmy się również, że do Fortnite mają wejść postacie z LEGO jako przedmioty kosmetyczne i być może nawet postacie na wyspie i mapach w trybie kreatywnym. Myślę, że to byłoby coś w stylu takich chodzących ludzików jak w grach LEGO. Ciekawe, co dodadzą jako skiny. Możliwości jest nieskończenie wiele. Nie wiadomo, czy zrobią skina ludzika LEGO jako gracza, ale chociaż jakiś plecak musi być. No chyba, że zrobią coś takiego. Epic Games rozesłał do różnych twórców o Fortnite maile, w którym dał znać, że jesień i zima tego roku będą bardzo ważne dla tej gry. Być może chodzi m.in. o kolaborację z LEGO. Dalej! Wraz z aktualizacją w RES wprowadzono zmiany do systemu nagród. Ale to nie wszystko, co tam się zmieniło. Od kilku lat krążą plotki, że do gry oficjalnie wejdzie pierwsza osoba. Najpierw mieliśmy pierwszą osobę w RES. W Battle Royale mieliśmy fragment eventu w pierwszej osobie oraz kilka błędów i trików, które dały nam przedsmak tego, jakby to było. Od roku mamy coraz konkretniejsze wzmianki na temat tej funkcji. No i mamy kolejną! W tej aktualizacji w trybie pierwszej osoby w RS zaktualizowano widok podczas trzymania zbieraka. Podczas chodzenia z nimi i używania ich nasza kamera się giba, co bardziej nas ugruntowuje w świecie gry. Robiąc emotki za to, kamera rusza się teraz z głową naszej postaci. Wcześniej ruch naszej postaci nie wpływał na widok podczas robienia emotki.
W pierwszym sezonie tego rozdziału była akcja, że ktoś z twórców gry testował pierwszą osobę z RS w Battle Royale i zapomniał tego wyłączyć w wersji gry dla graczy. Było trochę zabawy i też trochę błędów. Tak jak tamto, myślę, że to jest kolejnym znakiem, że ten tryb nadchodzi wielkimi krokami. Trzymajmy kciuki, to będzie mega! Erforia jest świetną mapą w trybie kreatywnym. Moimi faworytami są te dripujące blobo ludziki, drony i wieża ułożona z pudełek po butach Nike, gdzie skrywa się cała kolekcja butów Nike. Ciekawe, czy po tych wielgachnych pudełkach są jakieś wielgachne buty. Nie zapomnijcie wskoczyć do świata Erforii w trybie kreatywnym na przynajmniej 10 minut przed 28 czerwca. Po zakończeniu eventu Nike tego dnia, do naszych szafek trafi but Air Max 1 z 86 jako fajny plecak. Epic Games i Nike dali też znać, że to początek ich nowej współpracy planowanej na kilka lat. Zobaczymy, co będzie następne. I to na razie tyle. Na koniec chciałbym wspomnieć o tym, że Kepcio był drugim polskim twórcą, który otrzymał swoją własną szafkę Fortnite i ponieważ miał on tą rybkę w swojej szafce, to myślę, że ten nowy forcik jest tak jakby jego miejscówką. Na południowy zachód od wyspy pojawiła się jeszcze taka malutka wysepka. Ona też będzie potrzebna do zadań z ludkami. Okej, ja już dziękuję za oglądanie i... do zobaczenia w busie bojowym!